Marcin się postanowił zrobić grochówkę. Miał to... obiecał mu jeszcze Albert Sękalski, że przyjedzie z traktorami z garkuchnią, no ale musiał iść do Wesele, chłopak, kuchnię przywieźli, Marcin został za garkuchnią, na grochówkę zapraszamy. Jak się ugotuje? Grochówka jest dla każdego, zobaczcie jakiego mamy ładnego kucharza, spokojnie się nadaje do... No, grochówka każdemu się należy, można rzucić co łaska, jak to uważa. Jak nie, to też nie, głodnych nakarmimy, nie ma problemu. Piwko załatwił Misiek Jezierski, nie chciał ode mnie pieniędzy za to piwo, więc tak jak gdyby trzy zydle jakby tak wrzucić za piwko, jakby kto miał, to po prostu się zwróci koszt tych beczek i tego przywiezienia. Chodziło tylko, żeby było, ale jak ktoś nie będzie miał tych 3 zł, to też zapraszamy. Oczywiście muzyków to nie muszą płacić za piwko, broń Boże, którzy wystąpią. Tak, tak, bo impreza jest, słuchajcie, tu jest najważniejsza rzecz. Impreza jest rodzinna, apolityczna i tak dalej, i tak dalej. Przyszedł już Wielebny, Ireneusz, to zapraszamy na scenę i Leszka Misiaka. Marcin, dołączysz? Chodź. Dobra, słuchajcie, to już teraz witamy was. Ja jeszcze bym poprosił na tę scenę Anetę Dotkę i Donata Kamińskiego. Ponieważ, chodźcie tutaj szybko. Zmieścimy się. Chodźcie. Zacznijmy. Musimy mieć między sobą kobietę i wtedy od razu nam lepiej się rozpoczyna. Cokolwiek. Mówisz o mnie. Dobra, słuchajcie, poprosiłem tak Anetę, Dotkę i Donata z tego względu, że słuchajcie, ona jest kobietą, on jest mężczyzną, poglądy polityczne mają skrajnie różne, ale się kumplują, spotykają i tu jak gdyby dzięki temu, że tu Donat był w ogóle pierwszy we Wrocławiu, to muszę powiedzieć, założył klub Pieśniarze, gdzie się wszyscy spotkaliśmy, jak gdyby, z tymi ludźmi, którzy tu występują już trzeci rok teraz z rzędu. I bez nich by tego wszystkiego nie było, więc jak gdyby wielkie brawa dla nich w pierwszej kolejności. I bez prezesa Kaczyńskiego! Pierwszą imprezę robiliśmy taką skromną, małą, bo nie wiedzieliśmy, jak to będzie. Robiliśmy to z Ireneuszem Różańskim, jego żoną Litką, Ogrody Różańscy. Ale przede wszystkim Różańscy, nasze są Różańskie. Brawo dla nich. W tamtym roku już dołączył do nas z organizacją Lech Misiak, to ten przystojniak. No a w tym roku dołącza Marcin Rogala jako kolejny współorganizator. I słuchajcie, nawet gdybyśmy chcieli przestać to robić, to się jakoś tak samo toczy, bo jak gdyby jest nas wielu i naprawdę na luzie to się odbywa. Trzymamy się kupy na luzie i no to takie najważniejsze rzeczy, które chciałem powiedzieć. Leszek z Marcinem koszą łąkę, Marcin robi teraz grochówkę właśnie w tym roku. Irek daje scenę, ja jestem od nagłośnienia, ale nie jest ono najlepsze, ale nazwa Wielka Lipa zobowiązuje. I chciałem jeszcze przy tej okazji no, powitać was, że jesteście, bo bez nas całej tutaj paczki to by tego nie było. Później zapalimy ognisko. Jeszcze chcę powiedzieć, że przyjechał Jarek z Chojnic, artysta, rzeźbiarz, który zbudował dla nas piec z butelek. To już o to Litka zadbała, Irek. No zobaczymy, co z tego będzie. Wygląda już fajnie. Także na to się cieszymy. Chciałem jeszcze tutaj taką prywatę trochę polecieć prywatą, bo powiedzieć, że mamy, jakby ktoś miał jakieś intencje swoje do świętowania powiedzieć, to oczywiście można na tej scenie, ale tak Ola, córka Irka i Litki dostała się w tym roku na architekturę, na studia do Wrocławia, więc z tego się cieszymy. I szwagra
i szwagra mojego córka, też Ola, dostała się na psychologię. A to takie rodzinne nasze, ale się dzielimy z wami. No i teraz jeszcze poproszę mojego tatę pod scenę, żeby się już nastroił. A kto tu? Bo tradycyjnie zaczynamy piciem z tłoka, jak gdyby na festiwalu Wielka Lipa. Leszek mówił, tylko wódki nie lejcie, bo się odzwyczaiłem, nie? Więc swojaczka pijemy. Wasze zdrowie! Wasze zdrowie, dziękuję. To jest pojemność 4000. Z MZ-ki to jest, słuchajcie. Teraz damy kobiecie. Dziękuję. Brawa jeszcze dla Michała Jezierskiego, który piwo zorganizował i załatwił. On nas tutaj będzie poił. Później pewnie pogra też, mam nadzieję. Fajny basista. No dziękujemy. Kto, Marcin walnął już? Ponad? A Don? Nie, no Dotka. Tu jeszcze. Po antybiotyku można pół litra. Pomału. Co to jest, jakie to mocne? 60? Ja przepraszam, ale, że tego, ale kto będzie chciał potem, to może potem. No dobre, bo ma taki smaczek. Jak zostanie. Ja chcę tutaj powiedzieć, że wszyscy mówią, że to Leszek robi, ale to gówno prawda, tak do końca, bo Leszek rzeczywiście kapie, ale jego żona Danuta to przyprawia, żeby było smakowane i to też trzeba podkreślić. Zięciowi trochę mniej dam, bo żeby grochówki nie przypali. No co? Marcin ma firmę Ocal Auto. Jakby wam się popsuło, to do niego. Walcie jak w dym. Brasisławica, ulica Wołowska. Żadnych reklam. Uuu. Leszek, spiłeś się, to się zachowuj. No pierścienie, ty już piłeś, Irek? To w tym roku jeszcze takie nowym, że teraz... Nie, no na Oliw się, na Oliw. I teraz w tym roku... No, w tym roku... Na Oliw. Zagra! W tym roku postanowiliśmy, że syn, mój tato zagra na sygnałówce, trąbce, taki oficjalny sygnał do rozpoczęcia festiwalu. Także jedziesz. Tak bardzo się nie cieszę, bo drugi raz tą trąbkę w ręku trzymam. Zmusili mnie dzisiaj po prostu, ale postaram się. Teraz zapraszamy na scenę pierwszego wykonawcę, Marcina Piotrowskiego. Później do niego dołączy Miłosz Plota, ale też bym prosił, to Marcin jeszcze zapowie. Słuchajcie, Marcin wystąpił na pierwszym festiwalu Wielka Lipa, więc jest klasykiem tego festiwalu, można powiedzieć.